Stają się Łęgórzanie i po 7 wyścigach obejmują pierwsze w tym spotkaniu od razu 4-punktowe prowadzenie. 23 punkty w dorobku ZKZ-u Polmos, 19 w dorobku Pergo Gorzów. Euforia wielka zapanowała na stadionie przy ulicy Wrocławskiej po zwycięstwie pary Kłopot Walasek w biegu 7. Oczywiście gromkie Zielona Góra, Zielona Góra. Gdzie jest Gorzów? Gdzie jest Gorzów w kierunku kibiców z Gorzowa? A przed nami wyścig 8. Kask czerwony Jarosław Szymkowiak. Kask żółty Piotr Świst. Kask niebieski Sławomir Dudek. I w kasku białym Mariusz Staszewski. 23 do 19 prowadzą Zielonogórzanie. Za chwilę będziemy mieli półmetek 48 lubuskich derw. Przypomnę, w 7 kolejce w Gorzowie Zielonogórzanie pechowo przegrali 44 do 46. Teraz prowadzą 23 do 19. 8 wyścig. Szymkowiak, Świst, Dudek, Staszewski. Taśma w górę. Ciasno na wejściu. Pierwszy łuk. Szymkowiak na czele. Dudek po zewnętrznej próbuje Staszewski. Szymkowiak będzie pierwszy. Dudek już nie zdążył wyprzedzić Piotra Śwista, ale myślę, że Sławek jeszcze zaatakuje po zewnętrznej. Teraz próbuje gonić za Piotrem Świstem. Tego atakuje także Mariusz Staszewski. Prowadzi Jarosław Szymkowiak, za nim Piotr Świst, trzeci Sławomir Dudek, zamyka stawkę Mariusz Staszewski. No, trzeba dzisiaj przyznać, że rewelacyjnie jeździ Jarosław Szymkowiak. Trzeci start, po raz trzeci, najprawdopodobniej jako pierwszy minie linię mety. Ale przed tym spotkaniem sporo było dywagacji wszędzie, w całej Zielonej Górze. Czy w taksówce, czy w autobusie, jak pojadą Zielonogórzanie. I prawie każdy twierdził, że to jak to, ale Szymek z Gorzowem na pewno pojedzie. I udowadnia to dziś na torze. Trzeci start, trzecie zwycięstwo. Trzeci jedzie Sławomir Dudek. Zielonogórzanie ponownie wygrywają, tym razem 4 do 2. 3 punkty i wielkie, wielkie brawa dla Jarosława Szymkowiaka. Trzeci start, trzecie zwycięstwo. 2 punkty Piotr Świst, 1 Sławomir Dudek. Bez punktu Mariusz Staszewski. 4-2 wygrywają Zielonogórzanie i 27 do 21. Teraz trener Zenon Plech może skorzystać z rezerwy taktycznej. Może posłać do boju, a na przykład Toniego Richardsona. Czy zdecyduje się na to już w biegu 9? W miejsce Piotra Palucha w kasku białym wystartuje Szwed Toni Richardson, który dwukrotnie dziś pojawiał się na zielonogórskim torze. Dwukrotnie jako pierwszy mijał linię mety. Richardson w kasku białym, partnerem Richardsona w tym wyścigu będzie w kasku żółtym Tomasz Bajerski. 2 starty, 4 punkty. Para zielonogórska to w kasku czerwonym Ireneusz Kwieciński. 2 starty, 1 punkt i w kasku niebieskim Jason Kramp. 2 starty, 4 punkty, dwukrotnie Australijczyk jeżdżący w barwach żółto-biało-zielonych mijał linię mety jako drugi. W tym biegu dojdzie do rewanżu dwóch zawodników zagranicznych. W pierwszym biegu z udziałem Richardsona i Krampa. Kramp wygrał start. Później jednak na wyjściu z pierwszego łuku popełnił błąd, odszedł od krawężnika. Wykorzystał to Szwed i on jako pierwszy minął linię mety. 27 do 21, 6 punktami prowadzą Zielonogórzanie. Stąd oczywiście możliwość sięgnięcia przez Zenona Plecha po rezerwę taktyczną. No i ciekawe, czy przyniesie ona efekt.
czy Jason Crump znajdzie sposób na Tony'ego Richardsona. Popatrzmy. Dziewiąty wyścig dnia. Kwieciński, Bajerski, Crump, Richardson. Richardson wygrywa start? Nie, wygrywa start Tomasz Bajerski. Ale teraz jak rozegrany zostanie ten pierwszy łuk? Richardson zamknięty, jest na ostatniej pozycji. Prowadzi Bajerski, dość niespodziewanie. Próbuje go atakować teraz Jason Crump. Wyszedł na trzecią pozycję Richardson, wyprzedził Ireneusza Kwiecińskiego. A więc na 4-2 jadą gorzowianie. Przed tym wyścigiem mocno zroszony tor. Zmieniła się tak troszeczkę nawierzchnia. I wydaje się, że zaskoczony tym Tony Richardson przegrał start. Była ostra walka na wyjściu z pierwszego łuku. Zwycięsko z niej wyszedł Bajerski. Ma około 30 metrów przewagi nad Jasonem Crumpem. Rozpocznie się za chwilę ostatnie okrążenie. Pierwszy Bajerski cały czas. Drugi Crump. Trzeci Richardson. Czwarty Ireneusz Kwieciński. I gorzowianie odniosą drugie w tym spotkaniu zwycięstwo w stosunku 4-2. Mieliśmy ciekawą walkę tylko na połowie pierwszego okrążenia. Później już nic nie działo się na torze przy ulicy Wrocławskiej. 3 punkty Tomasz Bajerski, 2 punkty Jason Crump, 1 punkt Tony Richardson, bez punktu Ireneusz Kwieciński. 4-2 dla Pergogorzu w biegu 9 i po dotąd rozegranych wyścigach w Zielonej Górze, w Lubuskich Derbach Zielonogórzanie prowadzą 4 punktami. Mają ich w dorobku 29, natomiast 25 jeźdźcy Zenona Plecha. Kask żółty Tony Richardson, Pergogorzów. Kask niebieski Grzegorz Kłopot, ZKZ Polmos. Kask biały Krzysztof Cegielski, Pergogorzów. I kask czerwony Jarosław Szymkowiak, ZKZ Polmos. To obsada 10 wyścigu meczu 12 kolejki Ekstraklasy Żużlowej, w którym po dotąd rozegranych biegach Zielonogórzanie prowadzą z Pergogorzów 29-25. Na torze jedyny dziś niepokonany przez rywali Jarosław Szymkowiak. 3 starty, 3 zwycięstwa. Tony Richardson w poprzednim swoim starcie, gdy jechał jako rezerwa taktyczna w miejsce Piotra Palucha, uległ Bajerskiemu i Jasonowi Crumpowi. Grzegorz Kłopot w pierwszym starcie 1 punkt, później w duecie z Grzegorzem Walaskiem zwycięstwo w biegu młodzieżowców. Teraz 3 start przed 19-letnim juniorem gospodarzy. Cegielski raz wykluczony za spowodowanie upadku Grzegorza Kłopota. Popatrzmy, 10 wyścig dnia już rozpoczęty. Jarosław Szymkowiak objedzie Tony Richardsona. W jakiejś wyśmienitej dyspozycji dziś jest Jarosław Szymkowiak. Już ma około 20 metrów przewagi nad Tony Richardsonem, ale na pewno Szwed jeszcze będzie walczył do samego końca. Przecież ma jeszcze 3 okrążenia, a co ciekawe teraz do Szweda zbliża się Grzegorz Kłopot jadący na drugiej pozycji. Nie liczy się Krzysztof Cegielski. Niemalże wszyscy na stadionie na stojąco obserwują rywalizację żużlowców w biegu 10. No ostro tam atakuje Richardsona Grzegorz Kłopot, podochocony tym zwycięstwem w biegu młodzieżowców. Startujący z imprezy na imprezę coraz lepiej, no ale poza zasięgiem rywali jest dziś naprawdę, nie boję się użyć takiego określenia, fenomenalnie jeżdżący Jarosław Szymkowiak. Ale teraz co? No jakiś defekt. Gumę teraz złapał Tony Richardson i Grzegorz Kłopot jest na drugiej pozycji. Państwo widzą, co dzieje się na stadionie. Zielonogórzanie muszą mówić o dużym szczęściu, ale naprawdę zasłużyli sobie na to zwycięstwo w tym wyścigu. Znakomicie, fenomenalnie pojechał Jarosław Szymkowiak, który dziś tutaj na torze w Zielonej Górze jest klasą dla siebie. To owacja właśnie dla Szymka. 2 punkty, cały czas blisko jadący za Tony Richardsonem Grzegorz Kłopot, defekt motocykla Tony Richardsona, 1 punkt Krzysztof Cegielski, bez punktu Tony Richardson, 5-1 dla Zielonogórzan. Znowu gromkie, gdzie jest Gorzów, na stadionie przy ulicy Wrocławskiej. No bo po 10 wyścigach
białym Sylwester Moskwiak, w kasku czerwonym Andrzej Huszcza, w kasku żółtym Tomasz Bajerski i w kasku niebieskim Grzegorz Walasek. Ogromna radość na stadionie, ale mamy także skutki upałów, omdlenia na stadionie przy ulicy Wrocławskiej. Ale naprawdę dziś jest parno, duszno, gorąco. Organizmy nie wytrzymują także na pewno emocji. Zobaczmy, bieg 11. Moskwiak, Huszcza, Bajerski, Walasek. I co? Andrzej Huszcza, Walasek został z tyłu. Próbuje wyjechać między dwójkę gorzowian i będzie szybszy od Tomasza Bajerskiego. Zielonogórzanie już są na podwójnym prowadzeniu. Ogromna radość. Znakomicie Andrzej Huszcza ze startu. Walasek nie bał się wejść pomiędzy dwójkę. Bajerski, Moskwiak wyszedł na drugą pozycję, choć mocno naciska Tomasz Bajerski. Najdroższy żużlowiec świata, tym razem na trzeciej pozycji. Andrzej Huszcza, Grzegorz Walasek. No jeśli tak dojadą do mety zielonogórzanie, to tutaj gorzowianie nie będą w stanie już nic zrobić. Ale Bajerski cały czas blisko za Grzegorzem Walaskiem. Prowadzi Andrzej Huszcza. Bajerski teraz atakuje po zewnętrznej Grzegorza Walaska. Walasek obejrzał się. Dobrze. Oparł ten atak Bajerskiego, ale teraz jeszcze Bajerski po zewnętrznej. Taką szprycę posłał mu Grzegorz Walasek. Ostatni łuk. I kto? Teraz po zewnętrznej. Desperacki atak Tomasza Bajerskiego. Bajerski czy Walasek? Tomasz Bajerski. No proszę Państwa. Walka była do końca. Wielkie brawa dla Tomasza Bajerskiego. Wydawało się, że zielonogórzanie dowiozą 5 punktów. Teraz ładny gest dwójki zawodników. Zwycięża Andrzej Huszcza. Dla niego 3 punkty. 2 po walce dla Tomasza Bajerskiego. 1 punkt Grzegorz Walasek. Bez punktu Sylwester Moskwiak. Zielonogórzanie wygrywają. Bieg 11. 4-2. Wydawało się, że będzie podwójne zwycięstwo, ale cóż, powinniśmy się cieszyć także z tego sukcesu i cieszymy się, jak i wszyscy kibice na stadionie przy ulicy Wrocławskiej. Po 11 wyścigach 38-28 dla gospodarzy. Humory dopisują zielonogórskim sympatykom Speedwaya. Zielonogórzanie prowadzą 10 punktami. 38-28 do zakończenia zawodów jeszcze 4 wyścigi. Trener Zenon Plech w biegu 12, który za chwilę się rozpocznie. Korzysta z rezerwy taktycznej w kasku białym w miejsce Mariusza Staszewskiego. Pojedzie Piotr Świst. Jego partnerem będzie Tony Rickardson, a więc zdecydowanie najsilniejsza para, jaką dziś mogą wystawić gorzowianie. Duet zielonogórzan to w kasku niebieskim Sławomir Dudek i w kasku czerwonym Grzegorz Walasek, który w ramach rezerwy zwykłej zastępuje Ireneusza Kwiecińskiego. 10 punktów to dużo i mało. Zarazem, jeśli weźmy się pod uwagę to, iż 4 wyścigi do końca i teraz niezwykle ciężkie zadanie czeka dwójkę zielonogórzan. Chociażby rozdzielenie pary gorzowskiej na dwóch czołowych pozycjach będzie sukcesem zielonogórzan, ale myślę, że ani Sławomir Dudek, ani Grzegorz Walasek nie myślą o tym, aby przyjechać na linię mety jako trzeci lub czwarty zawodnik. Myślą o tym, aby po prostu w tym biegu zwyciężyć, aby przybliżyć drużynę zielonogórską do końcowego sukcesu, do zwycięstwa w 48 derbach ziemi lubuskiej. 38-28 i wyścig 12. Dudek, Świst, Walasek, Rickardson. Przegrali start zielonogórzanie. Na pierwszych pozycjach są zawodnicy Pergo, choć próbował jeszcze tam Sławomir Dudek po wewnętrznej zaatakować Tony Rickardsona. Prowadzi Świst i Rickardson niemalże równo po wewnętrznej. Kapitan gorzowskiego klubu po zewnętrznej odbiera ataki dwójki zielonogórzan. Tony Rickardson, Dudek próbuje zbliżyć się do gorzowian.
pierwszy podwójny sukces w tym spotkaniu i zmniejszą różnicę punktową dzielącą ich od gospodarzy do punktów 6. Tak będzie. Udane posunięcie trenera Zenona Plecha. Rezerwa taktyczna Piotr Świst, miejsce Mariusza Staszewskiego w duecie z Toni Richardsonem przywożą 5 punktów. Jeden punkt dla drużyny zielonogórskiej zdobywa Sławomir Dudek, a coś dziwnego dzieje się dziś z oponami. Myślę to także wpływ temperatury. Już po raz trzeci w dzisiejszym spotkaniu pęknięta opona, tym razem w motocyklu Grzegorza Walaska. 5-1 wygrywają goście i po 12 wyścigach 39-33 prowadzą jeźdźcy Jana Grabowskiego. No i ciekawe, co teraz zrobi trener Zenon Plech. Myślę, że w miejsce Piotra Palucha wystawi Tomasza Bajerskiego. Ekipa gorzowska chce pójść za ciosem. Wygrany wyścig 12, 5-1 i w 13 także rezerwa taktyczna. To, czego należało się spodziewać, miejsce Piotra Palucha w kasku białym, Tomasz Bajerski. Ponownie widzimy na starcie w kasku żółtym Piotra Śwista. Para zielonogórska to Australijczyk Jason Crump, który dziś ani razu jeszcze jako pierwszy nie minął linię mety. Trzykrotnie startując, trzykrotnie meldował się na drugiej pozycji. I w kasku czerwonym Andrzej Chuszcza, kapitan ZKŻ tu Polmos, zdobył dotąd 4 punkty w 3 startach, a raz meldował się dla linii mety jako pierwszy. 39-33 prowadzą zielonogórzanie. 3 wyścigi do zakończenia. Przed nami ten 13. Popatrzmy już nieruchomo taśmą. Kramp, Bajerski, Chuszcza, Świst. Dobry start Andrzeja Chuszczy i Jasona Krampa. Zielonogórzanie wyjdą na podwójne prowadzenie. Za szeroko chyba Andrzej Chuszcza. Próbuje go tam atakować Piotr Świst, ale nabrał prędkości kapitan żółto-biało-zielonych. Teraz przed Krampa wychodzi Piotr Świst. Chuszcza prowadzi. Świst jest drugi. Nie spodziewał się tego ataku Piotra Śwista. Jason Kramp. Andrzej Chuszcza na czele, za nim Piotr Świst, trzeci Jason Kramp, zamyka stawkę Tomasz Bajerski. Tym razem nie udaje się ten manewr trenera Zenona Plecha. Chyba nie najlepsze motocykle dziś przywiózł do Zielonej Góry. Jason Kramp nie może nabrać prędkości, nawet jadąc po zewnętrznej, a zbliża się do niego Tomasz Bajerski. Prowadzi jednak Andrzej Chuszcza, zielonogórzanie. Jeśli wygrają ten wyścig 4-2, a na to się zanosi, bo rozpoczyna się już ostatnie okrążenie, będą mogli już z powodzeniem świętować sukces w dzisiejszych lubuskich derbach. Andrzej Chuszcza, Piotr Świst, Jason Kramp. Kapitan powraca na tor, powraca w wielkim stylu, odnosi drugie indywidualne zwycięstwo w dzisiejszym pojedynku. 3 punkty Andrzej Chuszcza, 2 punkty Piotr Świst, 1 punkt Jason Kramp, bez punktu Tomasz Bajerski. 4-2 wygrywają zielonogórzanie bieg 13 i przed wyścigami nominowanymi jeźdźcy z myszką Miki na plastronach prowadzą już 43-35. Szkoleniowcy obu ekip już odkryli karty, już zdecydowali, kto pojedzie w biegu 14 i w biegu 15, a więc w wyścigach nominowanych. Pierwszy z nich już przed nami. Zenon Plech postawił na Piotra Palucha, który w 2 startach zdobył 2 punkty, i w kasku białym na Tomasza Bajerskiego. Bajerski 9 punktów w 5 startach, natomiast Jan Grabowski w wyścigu 14 wystawia w kasku czerwonym Sławomira Dudka. 5 punktów w 4 startach. I w kasku niebieskim Andrzej Chuszcza. W 4 startach punktów 7. 43-35. Wysokie 8-punktowe prowadzenie drużyny zielonogórskiej, ale do pełni szczęścia potrzeba 2 punktów zdobytych w wyścigu 14 bądź też 15.
Myślę, że nastąpi to już w wyścigu 14, ale nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Zielonogórzanie są bardzo blisko pokonania gorzowian w lubuskich derbach. Blisko zrewanżowania się gorzowianom za tą nieszczęśliwą porażkę w 7 kolejce ekstraklasy żużlowej. Popatrzmy, Paluch, Dudek, Bajerski, Chuszcza. Andrzej Chuszcza dobrze ze startu, ale wypchnięty umiejętnie przez Tomasza Bajerskiego. Dudek pomiędzy dwójkę zawodników gorzowskiego Pergo. Zielonogórzanie na drugiej, trzeciej pozycji. Prowadzi jednak Tomasz Bajerski, za nim Andrzej Chuszcza. Trzeci Sławomir Dudek zamyka stawkę. Piotr Paluch. Wybitnie nie wiedzie się tak zwanym zawodnikom drugiego rzutu w gorzowskim Pergo. Zawodzą niemalże w każdym meczu. Jedynym wyjątkiem był wygrany wysoko przez gorzowian mecz przed tygodniem na własnym torze ze Stalą Wampur Rzeszów. Kończy się trzecie okrążenie. Wyścig ułożony remisowo, ale za kilkadziesiąt, kilkanaście sekund Zielonogórzanie miną linię mety na tych pozycjach. Odbędzie się tutaj na pewno zbiorowe szaleństwo w Zielonej Górze, bo 48 derby ziemi lubuskiej wygrywają zawodnicy ZKŻ-u Polmos. Mimo tego, że jako pierwszy linię mety minął Tomasz Bajerski, drugi był Andrzej Chuszcza, trzeci Sławomir Dudek, czwarty Piotr Paluch. Lubuskie derby, jak mawiają kibice, dla Zielonej, bo 3-3 w biegu 14 oznacza, iż przed ostatnim wyścigiem jeźdźcy Jana Grabowskiego prowadzą już 46-38. Ten sukces przyszedł, wydaje mi się, dość łatwo skoncentrowanej drużynie zielonogórskiej, ale jakim rezultatem zakończy się dzisiejszy pojedynek, zdecyduje o tym wyścig 15. Już ostatni akord dzisiejszego spotkania. Zwycięzcę już znamy. Są nimi żużlowcy ZKŻ-u Polmos. Ale jeszcze przed nami wyścig najlepszych tego spotkania. W drużynie zielonogórskiej w kasku czerwonym Jason Kramp. W czterech startach tylko 7 punktów Australijczyka. I w kasku niebieskim dziś bezsprzecznie najlepszy w zielonogórskim zespole, jeżdżący rewelacyjnie Jarosław Szymkowiak. 4 starty, 4 zwycięstwa. No i ciekawe, czy Szymek jest w stanie zrobić dziś w jakże prestiżowym pojedynku komplet punktów. To naprawdę jest wyczyn nie lada. Niewielu takich żużlowców było, czy to w drużynie gorzowskiej, czy zielonogórskiej, którzy podczas lubuskich derby potrafili zdobyć komplet punktów. W drużynie zielonogórskiej, jeśli się nie mylę, ostatnio taki komplet był udziałem Macieja Jaworka w Gorzowie, 18 punktów. Sławomir Dudek także kiedyś zdobył komplet punktów w lubuskich derbach, ale były to derby o drużynowy Puchar Polski. Para gorzowska to w kasku żółtym Toni Rickardson. W 5 startach 10 punktów i w kasku białym Piotr Świst, 11 punktów w 5 startach. Popatrzmy, 15 wyścig przystanie, 46-38. Kto wygrywa start? Gorzowianie. Toni Rickardson i Piotr Świst już na dwóch pierwszych pozycjach. Jeszcze próbuje tam walczyć z Piotrem Świstem Jason Kramp, ale nie najlepiej dziś spisuje się Australijczyk w barwach ZKŻ-u Polmos. Nie wiem, jaka jest przyczyna tego, iż Australijczyk nie najlepiej przygotowany do dzisiejszego spotkania. Może nie może odżałować tej przegranej szansy na Grand Prix w 1998 roku. Błędy popełnia wyraźne, techniczne na łuku Australijczyk. Jakoś tak szarpie motocyklem. Choć teraz nabiera prędkości, by wyprzedzić Piotra Śwista i udaje się to Australijczykowi. Jakby słyszał moje słowa, że narzekam na Jasona Krampa. Wziął się do roboty. Szkoda, że nie od początku spotkania.
pisze, że drużyna zielonogórska, no proszę, tak rozochocił się Jason Kram tym pokonaniem Piotra Śwista, że gdyby było jeszcze jedno okrążenie, być może pokonałby nawet Tony Rickardsona. A tak wyścig 15 dzisiejszego pojedynku. Wygrywają gorzowianie na osłodę. Ostatecznie ulegają jednak w Zielonej Górze w lokalnych derbach ZKŻ-owi Polmos 42 do 48. Zwycięzcą wyścigu 15 okazał się Tony Rickardson, drugie miejsce dla Jasona Krampa, trzecie Piotra Śwista. Niestety musiał obejść się smakiem tym razem w biegu 15 Jarosław Szymkowiak, ale i tak on zasługuje na najwyższą notę w ekipie zielonogórskiej. 12 punktów Szymkowiaka, 4 zwycięstwa, naprawdę wielkie brawa. On był tym liderem ekipy zielonogórskiej. 9 punktów, po 9 punktów zdobyli Australijczyk Jason Kramp i Andrzej Chuszcza. 6 punktów stało się udziałem Sławomira Dudka i Grzegorza Kłopota. 5 punktów Grzegorz Walasek. 1 punkt Ireneusz Kwieciński. Wszyscy zielonogórzanie zasłużyli na wielkie brawa. Zwycięstwo w lubuskich derbach ma podwójną wartość. Drużynie gorzowskiej najwięcej punktów zdobył Tony Rickardson, 13. Po 12 punktów zdobyli Piotr Świst i Tomasz Bajerski. I po raz kolejny okazało się, że drużyna Zenona Plecha to tylko 3 jeźdźców, bo tym czwartym punktującym w ekipie gorzowskiej był Piotr Paluch, 2 punkty, i Krzysztof Cegielski, także 2 punkty. Zielonogórzanie po prostu mieli bardziej wyrównaną drużynę i dlatego ten mecz dość łatwo wygrali. Sylwester Moskwiak dorzucił 1 punkt drużynie gorzowskiej, bez punktu zawody zakończył Mariusz Staszewski. Tak więc, proszę Państwa, 48 derby ziemi lubuskiej przechodzą do historii. Wygrywają je zielonogórzanie 48 do 42. To wszystko ze stadionu przy ulicy Wrocławskiej. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.